Letnia Akademia Organowa w Lutomiersku odbywała się w tym roku w dniach od 19 do 23 lipca w Salezjańskiej Szkole w Lutomiersku. Była to czwarta edycja. Spotkanie to organizowane jest przez Salezjańską Szkołę Muzyczną właśnie w Lutomiersku, a wsparte jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na zajęciach ja, Adam Tański i Daniel Nowak, jako wykładowcy tej akademii, spotykamy się z uczniami, studentami oraz również absolwentami Akademii Szkół Muzycznych w Polsce, gdzie kształcą się w grze na organach. Tutaj właśnie w kościele w Lutomiersku mamy okazję przy instrumencie Karla Berschdorfa wspólnie przeprowadzać warsztaty. Kursanci podczas tych 4 dni nauki mieli okazję zapoznać się z różnego rodzaju instrumentami, organami zarówno mechanicznymi, jak i pneumatycznymi oraz instrumentem w Archikatedrze Łódzkiej. W tej chwili znajdujemy się w auli Salezjańskiej Szkoły w Lutomiersku, gdzie kursanci przez 4 dni mieli okazję grać na kopii historycznego klawikordu. Zajęcia były prowadzone przeze mnie. W tej auli również uczestnicy mogli wziąć udział w cyklu referatów tematycznych. W tym roku dotyczyły one tempa oraz współczesnych interpretacji organowej muzyki postromantycznej, a całość została podsumowana koncertem uczestników.